Majka Jeżowska boi się tańca z gwiazdami. Chodzi o jej kręgosłup. Majka Jeżowska weźmie udział w 15. edycji Tańca z Gwiazdami. Piosenkarka już obawia się wymagających choreografii. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że sen z powiek spędza jej stan jej stawów i kręgosłupa. Majka Jeżowska wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Niestety szpagatu nie zrobię. Polsat przygotowuje się do emisji 15. edycji Tańca z Gwiazdami. Na konferencji ramówkowej Słonecznej Stacji poznaliśmy wszystkich uczestników nadchodzącego sezonu. W tanecznym programie pojawi się m.in. Majka Jeżowska. Piosenkarka znana z takich hitów jak A ja wolę swoją mamę i Wszystkie dzieci nasze są kilkukrotnie odmawiała udziału w Tańcu z Gwiazdami, do 3 razy sztuka. Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej, przypis redakcji, myślę, że kiedyś trzeba to zrobić po prostu. Trzeba sprawdzić się, powiedziała w rozmowie ze Światem Gwiazd. Teraz przyznała, że obawia się wymagających choreografii, które mogłyby spowodować poważną kontuzję. Majka Jeżowska o udziale w Tańcu z Gwiazdami. Boję się jedynie kontuzji. Majka Jeżowska nie ukrywa, że nie ma już 20 lat. W wywiadzie dla Super Expressu przyznała, że po ogłoszeniu informacji o jej udziale w Tańcu z Gwiazdami zaczęła spotykać się z negatywnymi komentarzami dotyczącymi jej wieku. Niektórzy najwyraźniej uważają, że kobiety po 60 nie powinny już pląsać na parkiecie. Zdarzają się negatywne komentarze i to niestety od kobiet, co jest bardzo przykre i nie na miejscu. My kobiety powinnyśmy być absolutnie niezależne i zawsze decydować o sobie. Jeśli starsza pani, taka jak ja, ma ochotę wyjść z domu i się bawić, a nawet skoczyć na bungie, to proszę bardzo. Jeśli ma ochotę tańczyć w programie i przeżyć przygodę życia, to czemu nie? Wszystko jest tylko i wyłącznie w naszej głowie, stwierdziła. Pytana o obawy związane z jej występami w Tańcu z Gwiazdami wspomniała o wymagających choreografiach, które mogłyby skończyć się kontuzją. Jedyna rzecz, która momentami spędzała mi sen z powiek, to jest stan mojego kręgosłupa i moich stawów. Już nie mam giętkości 20-latki. Z drugiej strony jestem dużo bardziej aktywna fizycznie niż wielu młodych ludzi. Boję się jedynie kontuzji, bo one mogłyby mi pokrzyżować trasę koncertową. Mam zaplanowaną jesienną, jubileuszową trasę koncertową po całej Polsce, której nie chciałabym odwoływać, zdradziła Majka Jeżowska. Piosenkarka ujawniła, że widzowie nie zobaczą niektórych figur choreograficznych w jej wykonaniu, chociaż w momencie rozmowy nie znała jeszcze żadnych szczegółów. Niestety szpagatu nie zrobię, ale mój trener powiedział, że wcale nie muszę, ponieważ istnieją też inne elementy tańca. To jest kwestia treningów, rozciągania ciała, przygotowań. Nie będę szokować na pewno jakimiś piruetami czy śmigłami w górze, chociaż nie wiem, jaką choreografię dostanę, podsumowała. Mimo to z planu Tańca z Gwiazdami płyną zaskakujące wieści o faworytach nowej edycji, wśród których znalazła się właśnie Majka Jeżowska.